To nagranie dotyczyć będzie węgla. Węgiel jest pierwiastkiem bardzo rozpowszechnionym w otaczającym nas świecie. Prawdopodobnie potrafisz wymienić wiele rzeczy, które zawierają w swojej strukturze atomy węgla. Jednym z powszechnie używanych przedmiotów zawierających węgiel jest ołówek. Zarówno jego obudowa zawiera węgiel, jak i gryfel jest zbudowany z atomów węgla. Gryfel ołówka to grafit. Grafit jest jedną z odmian alotropowych węgla. Alotropia polega na występowaniu tego samego pierwiastka w kilku formach krystalicznych, jak to ma miejsce właśnie w przypadku węgla lub w kilku odmianach cząsteczkowych. Ma to miejsce w przypadku atomu tlenu, który może tworzyć cząsteczkę dwuatomową lub trójatomową nazywaną ozonem. Kolejną odmianą alotropową węgla jest diament, albo też fullereny. Jeśli się nad tym zastanowić, to okazuje się, że węgiel jest pierwiastkiem niezbędnym do życia. W momencie, kiedy naukowcy szukają oznak życia na innych planetach, to szukają oznak życia opartego na węglu. Węgiel wchodzi w skład wielu rzeczy, ale także my jesteśmy z niego w dużej mierze zbudowani. Atomy węgla wchodzą na przykład w skład cząsteczek DNA, w których zawarta jest informacja o budowie i funkcjonowaniu naszego organizmu. Skoro atom węgla jest tak bardzo istotny w naszym życiu, to poświęćmy kilka minut na zapoznanie się z jego budową i właściwościami. Pierwiastek węgiel znajduje się w 14 grupie układu okresowego pierwiastków w drugim okresie. Z układu okresowego pierwiastków możemy odczytać, że jego liczba atomowa wynosi 6. Podpowiada nam to, że w jądrze atomu węgla znajduje się 6 protonów. Co więcej, w obojętnym atomie będzie tyle samo elektronów umieszczonych na powłokach elektronowych. Masa atomowa węgla wynosi nieco ponad 12 unitów, a liczba masowa najbardziej rozpowszechnionego izotopu węgla w przyrodzie wynosi 12. Oznacza to, że najbardziej rozpowszechniony izotop węgla ma w jądrze 12 nukleonów. Nukleony to protony i neutrony, a skoro wiemy już, że w atomie węgla jest 6 protonów, to w takim razie w najbardziej powszechnym izotopie węgla występuje 6 neutronów. Przypomnę, że izotopy tego samego pierwiastka różnią się liczbą masową, ale mają taką samą liczbę atomową, czyli różnią się liczbą neutronów, a mają taką samą liczbę protonów w jądrze atomowym. Atom węgla znajduje się w drugim okresie układu okresowego pierwiastków. Podpowiada to, że ma on zapełnione dwie powłoki elektronowe. Co więcej, fakt, iż znajduje się w 14 grupie układu okresowego pierwiastków, umożliwia określenie, że atom węgla ma 4 elektrony walencyjne. W takim razie na pierwszej powłoce elektronowej znajdują się 2 elektrony, a na drugiej, walencyjnej powłoce, znajdują się 4 elektrony. Jeśli masz problem z określaniem liczby atomowej, liczby masowej i liczby poszczególnych indywiduów chemicznych, proponuję obejrzeć nagrania z chemii. Atom węgla, podobnie jak inne pierwiastki z bloku energetycznego P, zawarte w pierwszych okresach układu okresowego pierwiastków, dąży do oktetu elektronowego na ostatniej zapełnionej powłoce. Atom węgla uzyska stabilną konfigurację elektronową, jeśli na ostatniej powłoce będzie miał nie 4 elektrony, a 8 elektronów walencyjnych. W związku z tym bardzo chętnie utworzy 4 wiązania chemiczne z innymi atomami. Dzięki tym wiązaniom będzie mógł przyjąć 4 elektrony, a to z jego 4 elektronami walencyjnymi da mu oktet. Przykładem cząsteczki, w której atom węgla tworzy 4 wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, jest cząsteczka metanu. W cząsteczce metanu atom węgla uzyskuje oktet elektronowy. Natomiast każde z atomów wodoru ma dublet elektronowy. Atom wodoru dąży do stabilnej energetycznie konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego, a najbliższym dla niego gazem szlachetnym jest atom helu, który na swojej powłoce elektronowej ma 2 elektrony, posiada dublet. Metan jest najprostszym przedstawicielem związków organicznych. Co więcej, metan zaliczany jest do grupy węglowodorów, czyli związków chemicznych zbudowanych jedynie z węgla i wodoru. W cząsteczce metanu
Atom węgla nie ma żadnych niewiążących par elektronowych. Tworzy cztery wiązania pojedyncze. Tego typu cząsteczki mają kształt tetraedryczny. Metan nie jest cząsteczką płaską, ma budowę trójwymiarową. Tworzy bryłę, której wszystkie cztery ściany to trójkąty. Powiedziałam, że węgiel jest pierwiastkiem niezbędnym do życia. Jeśli spojrzeć na ludzkie ciało, to okazuje się, że dorosły człowiek w około 60% zbudowany jest z wody. Woda to cząsteczka składająca się z tlenu i wodoru. Masa atomowa wodoru wynosi około 1 unita. Natomiast masa atomowa tlenu wynosi 16 unitów. Największą część masy ciała człowieka stanowi w takim razie masa tlenu. Jednak na drugim miejscu jest masa atomu węgla. Węgiel stanowi około 18% masy ciała dorosłego człowieka. We wszystkich tkankach znajduje się węgiel. Bardzo dużymi strukturami, zbudowanymi głównie z atomów węgla, są białka. Białka to wielkocząsteczkowe biopolimery. Przykładem białka jest heksokinaza. Jej przybliżoną strukturę przestrzenną przedstawia ten rysunek. Nie będę się zagłębiać w szczegóły działania tego białka, ale chcę zwrócić Twoją uwagę na to, że w cząsteczce na niebiesko zostały zaznaczone atomy węgla. Dla porównania, tutaj znajduje się cząsteczka glukozy. Glukoza to cukier prosty, również zbudowany głównie z atomów węgla. A ta cząsteczka to ATP. Ona również głównie składa się z atomów węgla. ATP to jeden z wielu związków chemicznych zawartych w organizmie, z którego organizm czerpie energię niezbędną do życia. Mam nadzieję, że ten film uświadomił Ci, jak bardzo rozpowszechnionym i potrzebnym na Ziemi pierwiastkiem jest węgiel.